prezentacja sterowania falownikiem LG Giesto za pomocą zadajnika ZEGO V2. Po podłączeniu i skonfigurowaniu przemiennika częstotliwości zgodnie z instrukcją przedstawioną w poprzednim filmie, falownik LG Giesto jest gotów do pracy. Za pomocą zadajnika ZEGO V2 możemy uruchamiać falownik. Zmieniać kierunek obrotu silnika. Ustawiać prędkość obrotową silnika. Oraz zatrzymywać silnik. Dziękuję.